Cerkiew Świętego Mikołaja w Białymstoku została wzniesiona w latach 1843-1846 na miejscu starszej świątyni unickiej, powstałej najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVIII wieku. Od 1992 roku przechowywane są w niej relikwie świętego Gabriela Zabłudowskiego. Budowla reprezentuje styl klasycystyczny, typowy dla architektury cerkiewnej Imperium Rosyjskiego drugiej połowy XVIII wieku i pierwszych dekad XIX wieku. Pierwsza cerkiew świętego Mikołaja w Białymstoku, położona w pobliżu dzisiejszego soboru, była filią świątyni w Dojlidach. Według niektórych źródeł istniała już w XVI stuleciu. Według innych małżeństwo Jana Klemensa i Katarzyny Barbary Branickich ufundowało unicką cerkiew świętego Mikołaja przed 1727 rokiem. Branicki ofiarował 25 zł dla jej proboszcza w intencji zmarłych ze swej rodziny. Prawdopodobnie Stefan Mikołaj Branicki zbudował cerkiew dla nowo napływających do miasta mieszkańców już w XVII wieku. W latach 1843-1846 obok drewnianej cerkwi wzniesiono nową, zaś po zakończeniu prac starszy budynek rozebrano. Nowa świątynia od początku swojego istnienia była siedzibą prawosławnej parafii, przejmując funkcję urządzonej w 1830 roku kaplicy świętego Aleksandra Newskiego w Pałacu Branickich. Nową świątynię wzniesiono w stylu klasycystycznym z elementami nawiązującymi do architektury antyku, jak i do bizantyjskich świątyń krzyżowo-kopułowych. Do 1850 roku uzyskała komplet niezbędnego wyposażenia. Według spisu wyposażenia z 1859 roku na jej dzwonnicy znajdowało się 5 dzwonów, zaś białostocka ikona Matki Bożej była obiektem kultu zarówno ludności prawosławnej, jak i katolickiej. 12 lat później wierni ufundowali wstawienie do świątyni ikony świętego Aleksandra Newskiego, co miało upamiętnić koronację cesarza Aleksandra III i jego małżonki Marii Fiodorowny. 25 sierpnia 1897 roku cerkiew odwiedzili cesarz Mikołaj II i jego małżonka Aleksandra Fiodorowna. Sobór został zbudowany w stylu klasycystycznym na planie krzyża greckiego. Jest to budowla orientowana o rozplanowaniu typowym dla bizantyjskich świątyń krzyżowo-kopułowych. Ikonostas soboru świętego Mikołaja pochodzi z 1846 roku i jest dziełem szkoły wileńskiej. Jest trzyrzędowy, w całości wykonany z drewna. Po obu stronach znajdujących się w nim królewskich wrót widoczne są, zgodne z zasadami konstruowania ikonostasów, postacie Jezusa Chrystusa Pantokratora po prawej i Matki Boskiej po lewej. Na dwóch wrotach diakońskich znajdują się ikony archaniołów Michała i Gabriela. Cerkiew to perełka architektury. Na pewno warto ją nawiedzić. Szkoda tylko, że we wnętrzu nie można robić zdjęć i że dla nas, katolików, relikwie świętego zostały zamknięte. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.